Witam serdecznie, nazywam się Błażej Kowalkiewicz i reprezentuję firmę Stowaris, autoryzowanego dystrybutora szyfrowanych nośników danych. Razem ze mną w studio nagraniowym jest specjalista Stowaris Michał Sobieski, który zajmuje się w naszej firmie m.in. rozwiązaniami z tego zakresu. Cześć Michał. Cześć Błażej, witam Państwa. Konwencja naszego podcastu jest prosta, nagranie trwa 15 minut, jest to maksymalny czas i zaczynamy liczyć od chwili rozpoczęcia wypowiedzi zaproszonego specjalisty. Michale, rozpoczynając nasze dzisiejsze nagranie, mam do ciebie kilka pytań dotyczących oczywiście szyfrowanych nośników danych. Po pierwsze, proszę wskaż naszym słuchaczom, co rozumiemy przez pojęcie szyfrowanych nośników danych. Są to nośniki danych, na których dane nie są przechowywane w wersji standardowej, tylko w wersji zaszyfrowanej przez albo procesor, który jest wbudowany w nasze rozwiązania, albo software'owo, czyli dane, które trafiają na niego, już są zaszyfrowane przez komputer. Okay. Czy są to w takim razie tylko i wyłącznie szyfrowane pendrive, czy to są też jakieś inne rozwiązania? Nie, to nie są tylko pendrive, też mamy w naszej ofercie między innymi dyski, dlatego że czasami e, taka standardowa wielkość pendrive'a nie wystarcza danemu klientowi. Tym bardziej, że przyznam szczerze, czasami dyski są łatwiejsze w użytku, chociaż one są większe i cięższe, no bo to są koniec końców duże dyski. To na przykład mają większą powierzchnię, żeby wpisać hasło. Co dla osób, które mają problemy ze wzrokiem, albo po prostu nie mają problemu z przenoszeniem tego dysku codziennie, na przykład, bo leży w biurze, czy leży w jakimś sejfie, może być to lepsze rozwiązanie. Okej, okay, czyli rozumiem, że. Taki szyfrowany nośnik danych, on ma jakąś, nie wiem, klawiaturę numeryczną, bo mówisz że o wpisaniu hasła, tak? Że większą, większe rozmiarowo urządzenie, no to jest dysk, i wtedy, mm -hmm. jeśli ktoś ma faktycznie problemy tam ze wzrokiem, no to może w łatwiejszy sposób wprowadzić to hasło. To one mają klawiatury numeryczne, tak? E, tak i nie. To zależy od modelu. Mają modele, na przykład w Data lockerze. są modele, które powiedzmy, te tańsze modele nie mają klawiatury numerycznej na urządzeniu, ale mają w sobie wbudowaną partycję. Która wyświetla klawiaturę taką do, do wpisania hasła już na komputerze bezpośrednio. Ale są takie modele, jak na przykład K350, właśnie od Datalocker, który ma fizyczną klawiaturę numeryczną na urządzeniu. Tylko problem jest taki, że tak jak mówię, ma to swoje plusy i minusy. Z jednej strony możemy wpisać, niektórzy ludzie po prostu wolą wpisywać hasło ręcznie na, na, na pendrive, ale dla niektórych to niekoniecznie musi być tak bardzo przyjemny w użytku, dlatego że to mamy tam powiedzmy osiem znaków pionowo i ze dwa znaki poziomo, więc wpisywanie hasła też troszeczkę zajmuje. Wszystko okay. zależy od tego, jakie są wymagania klienta. A okej, okay. wspominałeś już o data Lockerze ale na pewno mamy jeszcze w ofercie stowari z innych producentów, którzy również mają w swojej ofercie szyfrowane nośniki danych. Jacy są to producenci? Tak. W naszej ofercie mamy też i storage. I Digitrade. Okay. A mogłeś trochę nam wyjaśnić, jak odbywa się cały ten proces szyfrowania naszych danych na wspomnianych przez Ciebie nośnikach? No bo na pewno nie jest to tylko i wyłącznie ustawienie hasła, no bo ustawienie hasła to możemy również zrobić sobie tak w prosty sposób, nawet na no za pośrednictwem, oczywiście, systemu operacyjnego. tak? Mm -hmm. Też możemy zabezpieczyć folder, który później wrzucimy na pendrive. Który zapewne jest dużo, dużo tańszy, taki zwykły standardowy pendrive od szyfrowanego nośnika danych? Zacznijmy od tego, że tak, rzeczywiście y, urządzenia szyfrowane są droższe. Ale to ze swoich powodów. Między innymi dlatego, że to, co mówiłeś o rodzajach szyfrowania, o sposobach szyfrowania, o tym, jak to fizycznie jest wykonywane, działa to w ten sposób, że dane z komputera wysyłane są normalnie, ale na urządzeniu jest jeden lub dwa procesory, w zależności od modelu, które fizycznie szyfrują te urządzenia. Więc każdy z tych pendrive'ów i każdy z tych dysków ma swój specjalnie do tego przeznaczony procesor który tłumaczy tekst, tłumaczy pliki z zwykłego tekstu na no, teksty szyfrowane. Przechowuje też klucze szyfrujące i tak dalej. Dobra, a jak w przypadku ich zgubienia lub kradzieży? Czy w ogóle jest jakaś ochrona, że my mamy nie wiem, zdalny dostęp do tych nośników na przykład, albo możemy wykasować jakiś, w jakiś sposób dane, które tam się znajdują? No wiadomo, że pewnie każdy z tych producentów wskazuje, że ich zabezpieczenia zastosowane w tym rozwiązaniu są praktycznie niemożliwe do złamania, ale. No, gdyby miała miejsce taka sytuacja, że ktoś ukradł mi pendrive z wrażliwymi danymi, których nie chciałbym jakoś ujawniać, no to czy mam później ewentualnie jakiś wpływ na to, że, że te dane zostaną w jakiś sposób wykasowane? E, tak, oczywiście, że masz wpływ. Na tym jakby opiera się tak naprawdę oferta i data locka, i, i storage, Digitrade troszeczkę mniej. E, może powiesz, że dzielimy tutaj zabezpieczenia na kilka rodzajów. Mamy takie zabezpieczenie, które ma każdy producent takie miarę powiedzmy defaultowe rozwiązanie, w tym wypadku i w detalkerze i w iStorage jest coś takiego jak ochrona przed atakami typu brute force, czyli ochrona przed wpisywaniem haseł na ślepo i w ten sposób to działa, że po 10 razach źle wpisanego hasła urządzenie skasuje swoje klucze szyfrujące i przez to dane, które są, znajdują się na nim, chociaż są zaszyfrowane sprzętowo, nie są bezwartościowe. Jeżeli nie masz klucza szyfrującego, te dane nie, nie są dla ciebie w ogóle istotne. Jeżeli chodzi o możliwość zdalnego kasowania danych czy czegoś takiego, tak naprawdę zależy od producenta i zależy od Twoich możliwości pieniężnych najlepsze rozwiązanie w tym momencie, jeżeli chodzi powiedzmy o dużą firmę, nie tylko klienta zwykłego, prywatnego, który ma powiedzmy dwie sztuki czy, czy trzy. Jeżeli mamy klienta, który ma na przykład powiedzmy 60 handlowców i musi zabezpieczyć dane na wszystkich pendrive'ach, które oni posiadają, możemy na przykład DataLocker podpiąć je pod usługę Safe Console. Tylko, że w tym momencie potrzebujemy też pendrive'ów od DataLocker. Działa to w ten sposób, że Pendrive, który, tak jak złodziej znajdzie po podłączeniu do komputera, zanim uda mu się zalogować, nawet jeżeli znałby hasło, zanim uda mu się zalogować do tego pendrive'a, to pendrive skontaktuje się z serwerem Save Console, który może być albo zainstalowany u nas lokalnie w wersji on-premise, albo u nas, to znaczy u, u klienta, który korzysta z tego pendrive'a, albo podłączyć się do któregoś z które są w okolicy gdzieś tam w Europie. DataOcker ma ich około 10 czy 12, zdaje się. I w tym momencie pendrive po tym, jak zaciągnie informacje z serwera, użytkownik albo zostanie dopuszczony do danych, albo nie. W sytuacji, kiedy ty zgubisz pendrive i powiedzmy jesteś pracownikiem, zgubiłeś pendrive'a, złodziej go znalazł, to w międzyczasie dzwonisz do swojego administratora danych osobowych albo administratora e, tych pendrive'ów i zgłaszasz mu, halo, halo, mój pendrive został skradziony. Chciałbym, żebyście zabezpieczyli ten pendrive, żebyście z nim coś zrobili. I na przykład w przypadku Save Console i Data Lockera możecie zrobić coś takiego, że możecie pendrive skasować zdalnie Możecie go zbrickować, czyli usunąć mu firmware zdalnie, więc sytuacji, kiedy pendler zostanie podłączony do komputera, złodziej nawet nie zdąży zareagować, pendler się wyłączy już się nie wyłączy nigdy, dlatego że zostanie mu skasowane oprogramowanie. Dobra, czyli rozumiem, że ta komunikacja pomiędzy tym oprogramowaniem, o którym mówisz, Safe Console, tak? Mhm. Dobrze, pa pamiętałem, pomiędzy Safe Console a... Yy, szyfrowanym pendrive'em, na przykład data lockera, tak? no to odbywa się, że jednak ten złodziej musi go fizycznie podłączyć do komputera, tak? Tak. A gdyby on o tym wiedział i na przykład zanim podłączy pendrive, powyłącza jakby komunikację, odepnie internet i tak dalej, i tak dalej. Nie podłączy się do urządzenia. Nie podłączyć. No nie, właśnie, to bo mi chodzi pin, o, to, PIN. to jest jedno zabezpieczenie, ale jeżeli jesteś podłączony do Safe Console, to w tym momencie drugim, jakby zabezpieczeniem jest podłączenie się do serwera. Czyli nasz jak gdyby szyfrowany nośnik danych od, od Data Lockera wie o tym, że pomimo wpisania hasła, to i tak on musi się połączyć z Safe Console, bo inaczej nie otworzysz pendrive'a. Tak? To zależy od konfiguracji zabezpieczeń w Twojej firmie, bo możesz zrobić coś takiego co jest bardziej bezpieczne, że nie pozwolisz pendrive'owi do podłączenia się e, tylko na hasło, może powiedzieć, albo możesz zrobić, jeżeli chcesz mniej rozwiązanie bezpieczne, e, możesz zrobić coś takiego, że pendrive może się powiedzmy, zalogować do, na samo hasło bez łączenia się z serwerem, powiedzmy trzy razy. I w tym momencie ten złodziej rzeczywiście dostałby się do danych, jeżeli miałby hasło. Jeżeli nie ma hasła, to się zresetuje, oczywiście, po mm -hmm. 10 razach. Jeżeli nie ma hasło, to będzie dostęp do danych. Niestety nawet dałeś mu hasło, więc jakby to jest twoje, twoje ryzyko. Ale tak jak mówię, że to są dane krytyczne, dane wrażliwe. To najlepszym rozwiązaniem byłoby ograniczyć możliwość łączenia się, bez łączenia serwerem. A powiedz mi, czy istnieje taka możliwość, żebyśmy my sami, albo no nie wiem, jeśli to faktycznie będzie duża firma, która obsługuje, tak jak wspomniałeś w swoim przykładzie, 60 handlowców, i każdy z nich ma szyfrowany nośnik danych. Czy istnieje możliwość ustawienia takich polityk bezpieczeństwa i jakichś typowych sytuacji, powiedzmy, że faktycznie ustawimy trzykrotność wpisanego prawidłowo hasła, czy też nieprawidłowo, mm -hmm. że jeśli nie połączy się nasz pendrive z Safe Console, czyli z tym oprogramowaniem, no to wówczas tracimy dostęp do, do tych danych. Czy możemy jakieś indywidualne swoje reguły ustawiać? Na przykład, nie wiem, za zabronić skopiowania całego pendrive'a, tak? Albo żeby wówczas nie wiem, ten, ten cały system, który mm -hmm. zabezpiecza nam tego pendrive'a, poprosił o kolejne jakieś inne hasło, żeby potwierdzić, że faktycznie. Ty to ty, a nie złodziej, który, który chce skopiować, Ciebie. zduplikować wszystkie twoje dane i ci gdzieś odłożyć z powrotem twojego pendrive'a, o którym powiedzmy, że nie wiesz nawet, że utr został utracony. Mm -hmm. <coughs> Czy istnieje taka możliwość? Już tłumaczę. Um, Safe Console, powiem szczerze, jest genialnym rozwiązaniem pod tym względem. To jest taka piaskownica dla frików bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zabezpieczanie danych na pendrive'ach w firmie. Przejście przez wszystkie możliwości zabezpieczeń zajmuje z godzinę, powiedzmy. Możecie zablokować pendrive'y pod względem oczywiście polity hasła, to o co mówiłeś, że na przykład powiedzmy hasło nie może być krótsze niż 10 znaków, musi składać się z, z znaków alfanumerycznych, musi zawierać znaki specjalne czy coś takiego, nie mogą się znaki powtarzać, możliwość jest multum. Może być też wiele innych blokad dostępu do danych. Na przykład możesz opisać, że do danych będą miały dostępy tylko i wyłącznie komputery z twojego biura. Możesz na przykład podać informację, że do danych będą miały dostępy tylko i wyłącznie komputery z danym adresem IP, z daną siatką. Więc po prostu wpisujesz wszystkie adresy wewnętrzne swojej firmy i w tym momencie klient zewnętrzny nie będzie mieć dostępu do tych danych. Możesz na przykład zablokować pendrive tak zwanym geofencingiem, czyli pendrive będą zablokowane. Pendrive, się, mówię pendrive, ale to tak chodzi o wszystkie nośniki danych, będą zablokowane przed odblokowaniem się poza lokalizacją geologiczną. Więc, jeżeli powiedzmy, wyniesiesz ktoś pendrive spoza biura i nie będzie blokady na IP, ale będzie po prostu hasło, to jeżeli na przykład wyniesiesz je do innego miejsca, to nie będziesz w stanie odblokować tego pendrive'a i dostać się do danych. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, możliwości kontroli i, i blokady danych jest multum. Można między innymi na przykład, to co jest mega ciekawe, zablokować możliwość zapisywania danych na pendrive'ie. Ale to, co jest jeszcze ciekawsze, można na przykład zablokować. Typ plików, które mogą być zapisane na pendrive'ie albo odczytane z niego. Więc na przykład, jeżeli masz handlowców, którzy powiedzmy powinni mieć same Excel, e, bo koniec końców po co komu więcej, czy Excele i PDF-y, na przykład zablokować możliwość wgrywania na pendrive'y execów, czyli plików wykonywalnych, czyli na przykład handlowcy nie będą mogli sobie ściągać gier, ale też różnego rodzaju wirusów i skryptów. Więc w tym momencie macie kolejne, Kolejne zabezpieczenie swojej sieci firmowej i swoich komputerów przed atakami z zewnątrz. Dlatego, że nie wiem, czy wiesz może, ale niestety większość ataków na, na bezpieczeństwo firmy wynika z błędu klienta, z błędu użytkownika danego komputera, przez ściągnięcie pliku, który jest wrażliwy, przez, ściągnięcie, przez kliknięcie link w mailu, ale równie dobrze też przez przenoszenie danych, np. zainfekowanych komputerów na pendrive'ach. Więc z tym możesz zablokować taką opcję i ograniczyć ryzyko. No tak, to wiadomo, że użytkownik jest najsłabszym niestety ogniwem, jeśli tak. chodzi o bezpieczeństwo. E, dobra, czy możesz jakoś, nie wiem, krótko scharakteryzować ofertę DataLocker, iStorage i Digitrade? W zasadzie, może opowiedz trochę o różnicach. Czym, mhm. Jakie są te różnice pomiędzy tymi dostawcami? No Zresztą, takie powiedzieć na początku. E, zajmuję się wszystkimi trzema dostawcami w tym momencie, więc muszę mniej więcej wiedzieć, do którego scenariusza dopisać którego dostawcę. Jeżeli chodzi o takie najbardziej typowe, najbardziej takie typowe scenariusze, to w sytuacji, kiedy mamy klienta, który potrzebuje tylko pendrive'ów, nie potrzebuje zarządzania, proponowałbym main storage. To są urządzenia ładne, takie łatwe w użytku, w miarę proste do sprzedania i proste do użytku dla klienta końcowego, więc też nie ma problemu przy sprzedaży i przy testowaniu. Jeżeli mamy klientów, którzy potrzebują E, takiego poważniejszego za, zarządzania tymi podriwami. Tak jak powiedziałem, kiedy ktoś ma pełną flotę tych urządzeń, typu podriwów i dysków, wtedy zaatakował z Data Lockerem. W sytuacji, kiedy mamy klienta, powiedzmy, instytucji rządowych albo państwowych, który nie wymaga takiego standardowego zarządzania rybami, jak DataLocker i potrzebuje czegoś potężniejszego, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, do oferty wchodzi tutaj Digitrade. To jest firma niemiecka, która chwali się na rynku, między innymi tym, że ma dostęp do certyfikatów rządowych z Niemiec. Między innymi korzysta też z tego, zdaje się, wojsko niemieckie, więc samo, sam ten use case mówi nam, jak potężnie zaawansowane są te zabezpieczenia. No i na koniec, bo dzisiejszy temat jest na pewno obszerny i moglibyśmy długo rozmawiać, to jest tylko wprowadzenie do całego tematu. Później może bardziej szczegółowo porozmawiamy już o konkretnych rozwiązaniach danego dostawcy. Ale jak z dostępnością tych produktów, to standardowe nasze pytanie kończące cały, cały podcast. Więc jak, Michale, z dostępnością tych produktów na rynku europejskim i rynku polskim? Większość standardowych rozwiązań jest dostępna w tej chwili na rynku. A magazyny znajdują się w Holandii. Wiem, że jeden, jeśli chodzi o to jest to Wielka Brytania. Więc są z zlokalizowanie i kupienie z transportem takiego rozwiązania trwać będzie powiedzmy do 7 dni zazwyczaj. W zależności od, od customsów, czyli od e, przeprawy celnej. Odprawy celnej, zaczyna się od odprawy celnej, trwa to powiedzmy do 7 dni, ale myślę, że w ciągu 14 dni można by uruchomić pełne, pełną instalację, jeżeli chodzi o Data Locker Safe Console, czyli system zarządzania. Myślę, że cała instalacja razem z zestawą sprzętu i instalacją na serwerach klienta, którą wykonuje partner, będzie zająć maksymalnie 14 dni. A, no to super, przynajmniej z tym nie mamy problemu, jeśli chodzi o dostępność. Także bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy. Nazwijmy to wywiad w zasadzie no taką wspólną rozmowę e, odnośnie szyfrowanych nośników danych. Dzięki wielkie, Boże.